Rozdział piętnasty Zakłopotana toaleta Byłem przemoczony do suchej nitki i kiedy Peter poszedł szukać obiadu, ja poszedłem do swojego pokoju, żeby się przebrać. Zrobiłem sobie masaż, a potem przebrałem się w piżamę, żeby poćwiczyć z hantlami na dwóch krzesłach, bo długa jazda po mokrym usztywniła mi mięśnie ramion i barków. Był to wulgarny garnitur w prymitywnym niebieskim kolorze, który Blenkiron zrabował z mojej londyńskiej szafy. Jako Cornelis Brandt nosiłem flanelową koszulę nocną. Moja sypialnia wychodziła na salon i, kiedy byłem zajęty gimnastyką, usłyszałem, jak otwierają się drzwi. W pierwszej chwili pomyślałam, że to Blenkiron, ale energiczny krok nie przypominał jego miarowego chodu. Zostawiłam tam zapalone światło, a gość, kimkolwiek był, rozgościł się w domu. Włożyłem zielony szlafrok, który pożyczył mi Blenkiron, i ruszyłem na poszukiwania. Mój przyjaciel Rasta stał przy stole, na którym położył kopertę, obejrzał się na moje wejście i zasalutował. Przychodzę od ministra wojny, sir, powiedział, i przynoszę panu paszporty na jutro. Będzie pan podróżował. Potem jego głos ucichł, a czarne oczy zwęziły się do szparek. Zobaczył coś, co odłączyło go od metali. W tym momencie ja też to zobaczyłem. Na ścianie za nim znajdowało się lustro, a kiedy stanąłem naprzeciw niego, nie mogłem nie zobaczyć swojego odbicia. To był dokładny obraz inżyniera na łodzi po Dunaju. Niebieskie dżinsy, rodenowe płaszczy i wszystko inne. Przeklęta wpadka z moim strojem dała mu wskazówkę co do tożsamości, która w przeciwnym razie była zakopana głęboko w Bosforze. W imieniu Rasty muszę powiedzieć, że był człowiekiem szybkim w działaniu. W mgnieniu oka przeszedł na drugą stronę stołu, między mną a drzwiami, gdzie stanął i przyglądał mi się zawadiacko. W tym czasie byłem już przy stole i wyciągnąłem rękę po kopertę. Moją jedyną nadzieją była nonszalancja. Proszę usiąść, powiedziałem, i napić się. To paskudna noc, by się po niej poruszać. Dziękuję, ale nie, Herr Brandt, powiedział. Może pan spalić te paszporty, bo nie zostaną użyte. Co się z tobą dzieje? Zawołałem. Pomyliłeś dom, mój chłopcze. Nazywam się Hanał Richard Hanał, a moim wspólnikiem jest pan Jones Blenkiron. Zaraz tu będzie. Nigdy nie znałem nikogo o nazwisku Brandt, z wyjątkiem tytoniarza w Denver City. Nigdy nie byłeś w Rustchut, powiedział z drwiną. Nic mi o tym nie wiadomo, ale proszę mi wybaczyć, jeśli zapytam, jak się pan nazywa i czym się pan zajmuje. Niech mnie diabli. Jeśli jestem przyzwyczajony do tego, że ktoś nazywa mnie po holendersku lub wątpi w moje słowa. W moim kraju uważamy to za niegrzeczne między dżentelmenami. Widziałem, że mój blef odniósł skutek. Jego spojrzenie zaczęło się chwiać, a kiedy odezwał się po raz kolejny, mówił już bardziej cywilizowanym tonem. Proszę o wybaczenie, jeśli się mylę, sir, ale jest pan podobizną człowieka. Który tydzień temu był w człowieka, którego bardzo pragnął rząd cesarski. Tydzień temu podrzucałem małą, brudną dziwkę z Constanzy. O ile Rusthuk nie leży na środku Morza Czarnego, nigdy nie odwiedziłem tego miasteczka. Wydaje mi się, że szczekasz na niewłaściwe drzewo. Myśląc o tym, spodziewałem się paszportów. Pochodzisz z damat. Mam ten zaszczyt. Powiedział. Enver jest moim bardzo dobrym przyjacielem. To najbystrzejszy obywatel, jakiego spotkałem po tej stronie Atlantyku. Mężczyzna uspokajał się i za minutę jego podejrzenia zniknęłyby. Ale w tym momencie, dzięki niesamowitemu szczęściu, Peter wszedł z tacą naczyń. Nie zauważył rasty, podszedł prosto do stołu i położył na nim swój ciężar. Turek odsunął się na jego widok, a po jego spojrzeniu widziałem, że jego podejrzenia nabrały pewności. Peter, rozebrany do koszuli i bryczesów, był identycznym, obdartym towarzyszem spotkania z Rustczukiem. Nigdy nie wątpiłem w odwagę gerasty. Skoczył do drzwi i w mgnieniu oka wyciągnął pistolet, celując w moją głowę. Bonne fortuna, zawołał. Oba ptaszki za jednym strzałem. Rękę trzymał na zamku, a usta miał otwarte do płaczu. Domyśliłem się, że na schodach czeka sanitariusz. Miał tak zwaną przewagę strategiczną, ponieważ stał przy drzwiach, podczas gdy ja byłem na drugim końcu stołu, a Peter z boku, co najmniej dwa metry od niego. Droga przed nim była wolna, a żaden z nas nie był uzbrojony. Zrobiłem zrozpaczony krok do przodu, nie wiedząc, co mam zrobić, bo nie widziałem światła. Ale Peter był przede mną. Nigdy nie puścił tacy. A teraz, jak chłopiec omijający kamień na stawie, rzucił ją z zawartością na głowę rasty. Mężczyzna otwierał drzwi jedną ręką, podczas gdy drugą mnie osłaniał i dostał w twarz. Padł strzał z pistoletu, kula przebiła tacę, ale odgłos utonął w trzasku szklanek i naczyń. W następnej sekundzie Peter wyrwał pistolet z ręki rasty i chwycił go za gardło. Zmanierowany młody turek, wychowany w Paryżu i ukończony w Berlinie, może być odważny jak lew, ale nie wytrzyma starcia z myśliwym z Backfeldu, nawet jeśli jest ponad dwa razy starszy. Nie musiałem mu pomagać. Peter miał swój własny sposób, wyuczony w dzikiej szkole, na pozbawianie przeciwnika rozumu. Zakneblował go naukowo i skrępował własnym pasem oraz dwoma pasami z kufra w mojej sypialni. Ten człowiek jest zbyt niebezpieczny, by go wypuścić, powiedział, jakby jego procedura była najzwyklejszą rzeczą na świecie. Będzie teraz cicho, dopóki nie będziemy mieli czasu na opracowanie planu. W tym momencie rozległo się płukanie do drzwi. Takie rzeczy zdarzają się w melodramatach, gdy złoczyńca kończy swoją robotę. Właściwym zachowaniem jest pobladnąć i z wyrzutem sumienia spoglądać na horyzont. Ale to nie był sposób Pitera. Lepiej posprzątajmy, jeśli mamy mieć gości, powiedział spokojnie. Pod ścianą stała jedna z tych wielkich dębowych niemieckich szaf. Które musiały być przywiezione w częściach, bo w całości nigdy nie przeszłyby przez drzwi. Była teraz pusta, z wyjątkiem pudła na kapelusze Blenkirona. Włożył do niej nieprzytomnego rastej i przekręcił klucz. Góra ma wystarczającą wentylację, zauważył, by utrzymać dobre powietrze. Następnie otworzył drzwi. Na zewnątrz stał wspaniały kawas z błękicie i srebrze zasalutował i wręczył mi kartkę, na której było napisane ołówkiem, Hilda dawone inem. Błagałam o czas na przebranie się, ale dama stała za nim. Zobaczyłam czarną mantylkę i bogate futra z soboli. Peter zniknął w mojej sypialni, a ja zostałam, by przyjąć mojego gościa w pokoju zaśmieconym, potłuczonym szkłem i bezsensownym mężczyzną w kredensie. Zdarzają się sytuacje tak szalenie ekstrawaganckie, że pobudzają ducha, by i im sprostać. Prawie się roześmiałem, gdy ta dostojna dama przekroczyła mój próg. Proszę pani, powiedziałem z ukłonem, który zawstydził mój stary szlafrok i krzykliwą piżamę. Znalazła mnie pani w niekorzystnej sytuacji. Wróciłem do domu przemoczony po przejażdżce i właśnie się przebierałem. Moja służąca właśnie przewróciła tacę z zastawą i obawiam się, że ten pokój nie jest odpowiednim miejscem dla damy. Daj mi trzy minuty, bym mogła się jakoś zaprezentować. Skłoniła poważnie głowę i zajęła miejsce przy kominku. Poszłam do sypialni i tak jak się spodziewałam, zastałam Pitera czającego się przy drugich drzwiach. W gorączkowym zdaniu kazałem mu wyprowadzić sanitariusza, raz z tego miejsca pod jakimkolwiek pretekstem i powiedzieć mu, że jego pan wróci później. Następnie pośpiesznie przebrałem się w przyzwoite szaty i wyszedłem, by zastać mojego gościa w brązowym gabinecie. Na dźwięk mojego wejścia ocknęła się ze snu i stanęła na palenisku, zsuwając długą futrzaną szatę ze szczupłego ciała. Jesteśmy sami, Powiedziała. Nikt nam nie będzie przeszkadzał. Wtedy przyszło do mnie natchnienie. Przypomniałem sobie, że frau von Eynem, według Blenkirona nie widziała oko w oko z młodymi turkami i miałem dziwny instynkt, że rasta nie może jej się spodobać. Powiedziałem więc prawdę: Muszę ci powiedzieć, że jest tu dziś jeszcze jeden gość. Myślę, że czuję się dość niekomfortowo. Obecnie jest skrępowany na półce w tamtej szafie. Nie zadała sobie trudu, by się rozejrzeć. Czy on nie żyje? zapytała spokojnie. W żadnym wypadku, odpowiedziałem, ale jest unieruchomiony tak, że nie może mówić i przypuszczam, że niewiele słyszy. To on ci to przyniósł? zapytała, wskazując na kopertę na stole na której widniała duża niebieska pieczęć Ministerstwa Wojny. Ten sam, odpowiedziałem, nie jestem pewien, jak się nazywa, ale chyba mówią na niego Rasta. Na jej twarzy nie pojawił się uśmiech, ale miałem wrażenie, że ta wiadomość ją ucieszyła. Udaremnił ci to? Zapytała. Tak. Trochę mi przeszkodził. Ma trochę spuchniętą głowę i godzina lub dwie na półce dobrze mu zrobi. To potężny człowiek, powiedziała Szaka Lenwera. Zyskałeś niebezpiecznego wroga. Nie wyceniam go na dwa centy, odparłem, choć pomyślałem ponuro, że z tego, co widzę, jego wartość może być zbliżona do ceny mojej szyi. Być może masz rację, powiedziała z poważnym spojrzeniem. W dzisiejszych czasach żaden wróg nie jest groźny dla odważnego człowieka. Przyszłam dziś wieczorem, panie Hanał, by porozmawiać z panem o interesach, jak to się mówi w pańskim kraju. Dobrze o panu słyszałem, a dziś pana widziałem. Być może będę pana potrzebował, a pan z pewnością będzie potrzebował mnie. Przerwała, a jej dziwne oczy znów padły na moją twarz. Był jak płonący reflektor, który ukazywał każdy zakamarek i szczelinę duszy. Czułem, że odegranie roli pod tym zniewalającym spojrzeniem będzie strasznie trudne. Nie mogła mnie zahipnotyzować, ale mogła rozebrać mnie do naga w maskaradzie. Czego przyszedłeś szukać? Zapytała. Nie jesteś jak gruby Amerykanin Blenkiron, miłośnik tandetnej mocy i wyznawca słabej nauki. W twojej twarzy jest coś więcej. Jesteś po naszej stronie, ale nie należysz do Niemców z ich tęsknotą za rokokowym imperium. Pochodzisz z Ameryki, krainy pobożnych szaleństw, gdzie ludzie czczą złoto i słowa. Pytam, czego przybyłaś szukać? Kiedy to mówiła, zdawało mi się, że mam wizję postaci, jak jeden ze starych bogów spoglądających na ludzką naturę z dużej wysokości, postaci pogardliwej i beznamiętnej ale z własną wspaniałością. Rozpaliło to moją wyobraźnię i odpowiedziałem tym samym, co często przychodziło mi do głowy, gdy próbowałem wyjaśnić sobie, w jaki sposób można przedstawić argumenty przeciwko aliantom. Powiem pani, madame, powiedziałem. Jestem człowiekiem, który podążał za nauką, ale podążałem za nią w dzikich miejscach, przeszedłem przez nią i wyszedłem z drugiej strony. Według mnie świat stał się zbyt łatwy i wygodny. Ludzie zapomnieli o swojej męskości w łagodnej mowie i wyobrażali sobie, że zasady ich przemądrzałej cywilizacji są prawami wszechświata. Ale to nie jest nauka i nie jest to nauka życia. Zapomnieliśmy o wyższych cnotach i staliśmy się niewieściałymi garbusami, których bogami były nasze własne słabości. Potem nadeszła wojna i powietrze zostało oczyszczone. Niemcy, pomimo swoich błędów i grubiaństwa, stały się plagą kantu. Miały odwagę przeciąć więzy humbugu i wyśmiać fetysze stada. Dlatego jestem po stronie Niemiec. Ale przybyłem tu z innego powodu. Nie wiem nic o wschodzie, ale jak czytam historię, to właśnie z pustyni przychodzi oczyszczenie. Kiedy ludzkość jest zasypana frazesami i malowanymi bożkami, zdziczy wieje wiatr który oczyszcza i upraszcza życie. Świat potrzebuje przestrzeni i świeżego powietrza. Cywilizacja, którą się szczycimy, to sklep z zabawkami i ślepy zaułek, a ja tęsknię za otwartą przestrzenią. Te bzdury zostały dobrze przyjęte. Jej blade oczy miały zimne światło fanatyka. Z jasnymi włosami i długim owalem twarzy wyglądała jak niszczycielska furia z nordyckiej legendy. Myślę, że w tym momencie po raz pierwszy naprawdę się jej bałem, wcześniej na wpół nienawidziłem, a na wpół podziwiałem. Dzięki Bogu, w swoim zaabsorbowaniu nie zauważyła, że zapomniałem mowy z Sleveland w stanie Ohio. Jesteś z domu wiary, powiedziała. Wkrótce nauczysz się wielu rzeczy, ponieważ wiara maszeruje do zwycięstwa. Tymczasem mam dla ciebie jedno słowo. Ty i twój towarzysz podróżujecie na wschód. Udajemy się do Mezopotamii, powiedziałem. To chyba nasze paszporty. Wskazałem na kopertę. Podniosła ją, otworzyła, a następnie podarła na kawałki i wrzuciła do ognia. Rozkazy zostały odwołane, powiedziała. Potrzebujecie i pójdziesz ze mną. Nie na równinę Tygrysu, ale na wielkie wzgórza. Jutro otrzymasz nowe paszporty. Podała mi rękę i odwróciła się, by odejść. Na progu zatrzymała się i spojrzała w stronę dębowej szafy. Jutro uwolnię cię od twojego więźnia. W moich rękach będzie bezpieczniejszy. Zostawiła mnie w stanie całkowitego oszołomienia. Mieliśmy zostać przywiązani do kurydwanu tej furii i wyruszyć na przedsięwzięcie, w porównaniu z którym walka z naszymi przyjaciółmi w kut wydawała się łagodna i rozsądna. Z drugiej strony zostałem zauważony przez raste i zamknąłem w szafie wysłannika najpotężniejszego człowieka w Konstantynopolu. Za wszelką cenę musieliśmy chronić raste, ale byłem bardzo zdeterminowany, by nie wydać go damie. Nie zamierzałem brać udziału w morderstwie z zimną krwią, które uznałem za jej cel. To była niezła sprawa, ale w międzyczasie musiałem coś zjeść, bo nie jadłem nic od dziewięciu godzin. Poszedłem więc szukać Pitera. Ledwo zacząłem swój długo odkładany posiłek, gdy wszedł Sandy. Był przed czasem i wyglądał tak poważnie jak chorasowa. Chwyciłem go tak, jak tonący chwyta się drzewca. Wysłuchał mojej opowieści oraz ta z wydłużoną twarzą. To niedobrze, powiedział. Mówisz, że cię zauważył, a twoje późniejsze poczynania oczywiście go nie zmyliły. To piekielne utrapienie, ale jest tylko jedno wyjście. Muszę oddać go pod opiekę moich ludzi. Oni zapewnią mu bezpieczeństwo, dopóki nie zostanie pragniety. Tylko nie może mnie zobaczyć. I wyszedł w pośpiechu. Sprowadziłem rasne z jego więzienia. Do tego czasu oprzytomniał i patrzył na mnie kamiennym, złowrogim wzrokiem. Bardzo mi przykro, sir, powiedziałem za to, co się stało, ale nie pozostawił mi pan innego wyjścia. Mam do wykonania ważne zadanie i nie mogę pozwolić, by pan lub ktokolwiek inny mi w tym przeszkadzał. Płacisz cenę za podejrzliwą naturę. Kiedy będziesz wiedział trochę więcej, Pragniesz mnie przeprosić? Zamierzam dopilnować, byś przez dzień lub dwa była spokojna i czuła się komfortowo. Nie masz powodu do zmartwień, bo nic ci się nie stanie. Daję ci moje słowo honoru jako obywatel amerykański. Dwóch bandziorów sandego przyszło i zabrało go, a wkrótce wrócił sam Sandy. Kiedy zapytałem go, dokąd go zabierają, Sandy odpowiedział, że nie wie. Mają swoje rozkazy i wykonają je co do Joty. W Konstantynopolu jest wielki nieznany obszar, w którym można ukryć człowieka, a khaflech nigdy tam nie wchodzą. Potem rzucił się na krzesło i zapalił swoją starą fajkę. Dick, powiedział: Ta praca staje się bardzo trudna i mroczna, ale moja wiedza wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni. Odkryłem znaczenie drugiego słowa. Które na baz grał Harry Bullivant Rak? Zapytałem Tak. Oznacza tylko to, co jest napisane i nic więcej Greenmantle umiera, umiera od miesięcy Dziś po południu sprowadzono do niego niemieckiego lekarza, który dał mu kilka godzin życia Teraz może być już martwy Ta wiadomość mnie zaskoczyła przez chwilę myślałem, że wszystko się wyjaśniło. W takim razie to koniec przedstawienia, powiedziałem. Nie można prowadzić krucjaty bez proroka. Chciałbym, żeby tak było. To koniec jednego etapu, ale początek nowego i czarniejszego. Czy myślisz, że tę kobietę pokona tak drobna rzecz, jak śmierć jej proroka? Znajdzie zastępstwo jednego z czterech ministrów lub kogoś innego. Jest diabłem wcielonym, ale ma duszę Napoleona. Wielkie niebezpieczeństwo dopiero się zaczyna. Następnie opowiedział mi historię swoich ostatnich poczynań. Bez większego trudu odnalazł dom Frau Woneinem i wraz ze swoimi łajdakami wystąpił w kwaterach służby. Prorok miał liczną świtę, a sława jego ministreli, bo towarzysze byli znani daleko i szeroko w krainie islamu, szybko dotarła do uszu świętych. Sandy, przywódca tej najbardziej ortodoksyjnej koterii, został wzięty w obronę i przedstawiony czterem ministrom. On i jego półtuzina popleczników zostali mieszkańcami wili, a Sandy, ze względu na swoją znajomość islamskiej wiedzy i ostentacyjną pobożność, Został przyjęty z zaufaniem przez domowników. Frau Woneinem powitała go jako sojusznika, ponieważ towarzysze byli najbardziej oddanymi propagatorami nowego objawienia. Jak opisał, była to dziwna sprawa. Greenmantle był umierający i często odczuwał wielki ból, ale starał się sprostać wymaganiom swojej opiekunki. Czterej ministrowie, jak postrzegał ich sandy, byli nieświatowymi ascetami, sam prorok był świętym, choć praktycznym świętym, z pewnymi pojęciami dotyczącymi polityki, ale kontrolujące umysł i wolę należały do pani. Wydawało się, że Sandy zdobył jego przychylność, a nawet uczucie. Mówił o nim z rozpaczliwą litością. Nigdy nie widziałem takiego człowieka. Jest największym dżentelmenem, jakiego można sobie wyobrazić z godnością niczym wysoka góra. Jest też marzycielem i poetą, geniuszem, jeśli mogę to ocenić. Myślę, że potrafię go właściwie ocenić, bo wiem co się o duszy Wschodu, ale to byłaby zbyt długa historia, by ją teraz opowiadać. Zachód nie wie nic o prawdziwym orientaliście. Wyobraża go sobie jako pogrążonego w kolorach, bezczynności, luksusie i wspaniałych marzeniach. Ale to wszystko nieprawda. Kaw za którym tęskni, jest tu rzeczą surową. To właśnie surowość Wschodu jest jego pięknem i grozą. Zawsze pragnie tych samych rzeczy z tyłu głowy. Turek i Arab weszli z wielkich przestrzeni i mają ich pragnienie w kościach. Osiedlają się i popadają w stagnację, a przy okazji degenerują się w tę przerażającą subtelność, która jest ich rządzącą pasją. A potem przychodzi nowe objawienie i wielkie uproszczenie. Pragną żyć twarzą w twarz z Bogiem, bez zasłony rytuałów, obrazów i kapłaństwa. Pragną ogołocić życie z jego głupich obrzeży i powrócić do szlachetnej nagości pustyni. Pamiętaj, że to zawsze pusta pustynia i puste niebo rzucają na nich urok, one i gorące, silne, antyseptyczne światło słoneczne, które spala wszelką zgniliznę i rozkład. To nie jest nieludzkie. To człowieczeństwo jednej części rasy ludzkiej. Nie jest nasze, nie jest tak dobre jak nasze, ale mimo wszystko jest bardzo dobre. Są chwile, kiedy tak mnie to chwyta, że jestem skłonny wyrzec się bogów moich ojców. Greenmantle jest prorokiem tej wielkiej prostoty. Przemawia prosto do serca islamu i jest to zaszczytne przesłanie. Ale za nasze grzechy został przekształcony w część tej przeklętej niemieckiej propagandy. Jego nieświatowość została wykorzystana do sprytnego posunięcia politycznego, a jego kredo przestrzeni i prostoty do wspierania ostatniego słowa w ludzkiej degeneracji. Mój Boże, Dick, to tak, jakby widzieć świętego Franciszka prowadzonego przez Messalinę. Ta kobieta była tu dziś wieczorem, powiedziałem. Zapytała mnie, za czym się opowiadam, a ja wymyśliłem jakieś piekielne bzdury, które ona zaakceptowała. Ale widzę jedną rzecz. Ona i jej prorok mogą ubiegać się o różne stawki, ale to ten sam kurs. Sandy zaczął. Ona tu była. Zawołał. Powiedz mi, Dick, co o niej myślisz? Myślałem, że jest w dwóch częściach szalona, ale trzecia część była jak natchnienie. Zgadza się, powiedział. Myliłem się, porównując ją do Messaliny. Ona jest o wiele bardziej skomplikowana. Prowadzi proroka tylko dlatego, że podziela jego wiarę. Tylko to, co w nim jest zdrowe i dobre, w niej jest szalone i straszne. Widzisz, Niemcy też pragną uprościć życie. Wiem, powiedziałem. Powiedziałem jej to godzinę temu, kiedy mówiłem więcej obrotów na sekundę niż jakikolwiek normalny człowiek kiedykolwiek osiągnął. Będzie mi to przeszkadzać w zasypianiu do końca moich dni. Prostota Niemiec jest prostotą neurotyka, a nie prymitywa. To megalomania, egoizm i pycha człowieka z Biblii, który obrastał tłuszczem i kopał. Ale wyniki są takie same. Pragnie zniszczyć się i uprościć. Ale nie jest to prostota ascety, która jest z ducha, ale prostota szaleńca, który szlifuje wszystkie wynalazki cywilizacji do pozbawionej cech monotonii. Prorok pragnie zbawić duszę swego ludu, Niemiec chce rządzić nieożywionym trupem świata. Ale można użyć tego samego języka do obu tych celów. I tak mamy partnerstwo świętego Franciszka i Messaliny. Dick, słyszałeś kiedyś o czymś takim jak Superman? Był czas, kiedy gazety nie były pełne niczego innego, odpowiedziałem. Wydaje mi się, że wynalazł go sportowiec o nazwisku Nietzsche. Być może, powiedziała Sandy. Stary Nietzsche był obwiniany za wiele bzdur, za które prędzej by umarł, niż się do nich przyznał. Ale to szał nowych, tłustych Niemiec. To fantazyjny typ, który nigdy nie mógłby naprawdę istnieć. Podobnie jak ekonomista, polityków. Ludzkość ma poczucie humoru, które powstrzymuje się przed ostatecznym absurdem. Nigdy nie było i nie może być prawdziwego supermana, ale może być superwoman. Będziesz miał kłopoty, mój chłopcze, jeśli będziesz mówił w ten sposób, powiedziałem. Ale to prawda. Kobiety mają niebezpieczną logikę, której my nigdy nie mamy, a niektóre z najlepszych z nich nie dostrzegają żartów życia tak jak zwykli mężczyźni. Mogą być o wiele większe niż mężczyźni, ponieważ potrafią dotrzeć prosto do sedna rzeczy. Nigdy nie było człowieka tak bliskiego boskości jak Joanna Darc. Ale myślę też, że mogą być bardziej godne potępienia niż cokolwiek, co kiedykolwiek zostało złamane ponieważ nie zatrzymują się od czasu do czasu i nie śmieją się z samych siebie. Nie ma supermana. Biedne stare osły, które wyobrażają sobie siebie w tej roli, to albo spękani profesorowie, którzy nie mogliby rządzić klasą szkółki niedzielnej, albo szczeciniasti żołnierze z kuflami na głowach, którzy wyobrażają sobie, że zastrzelenie księcia denkchien stworzyło Napoleona. Ale istnieje superwoman i nazywa się Hilda Von Inem. Myślałem, że nasza robota jest już prawie skończona, jęknąłem, a teraz wygląda na to, że jeszcze się dobrze nie zaczęła. Buliwant powiedział, że wszystko, co musimy zrobić, to dowiedzieć się prawdy. Buliwant nie wiedział. Nikt nie wie, oprócz mnie i ciebie. Mówię ci, ta kobieta ma ogromną władzę. Niemcy powierzyli jej swój atut, a ona zamierza wykorzystać go do maksimum. Żadna zbrodnia nie stanie jej na drodze. Nadała bieg sprawie, a jeśli znajdzie taka potrzeba, poderżnie gardła wszystkim swoim prorokom i sama poprowadzi to przedstawienie. Nie wiem, co z Twoją pracą, bo szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, co Ty i Blenkiron zamierzacie zrobić, ale mam jasność co do moich własnych obowiązków. Wpuściła mnie w ten biznes i zamierzam się tego trzymać w nadziei, że znajdę szansę by go zniszczyć. Jutro ruszamy na wschód z nowym prorokiem, jeśli stary nie żyje. Dokąd idziesz? Zapytałem. Nie wiem, ale sądząc po przygotowaniach, to długa podróż i musi to być zimny kraj, sądząc po dostarczonych ubraniach. Cóż, gdziekolwiek to jest, jedziemy z tobą. Nie słyszałeś jeszcze końca naszej opowieści. Blenkiron i ja obracamy się w najlepszych kręgach jako wykwalifikowani amerykańscy inżynierowie, którzy zamierzają zagrać Folt Harrego z Brytyjczykami na tygrysie. Jestem teraz kumplem Envera, który zaoferował mi swoją ochronę. Nieodżałowany Rasta przyniósł nasze paszporty na jutrzejszą podróż do Mezopotamii. Ale godzinę temu twoja pani podarła je i wrzuciła do ognia. Jedziemy z nią, a ona zapewniła nas, że jedziemy w kierunku wielkich wzgórz. Sandy zagwizdał długo i nisko. Ciekawe, czego ona od ciebie pragnie? To się robi coraz bardziej skomplikowane, Dick. A gdzie, tak w ogóle, jest Blenkiron? On powinien znać się na polityce. Zaginiony Blenkiron wszedł do pokoju powolnym, spokojnym krokiem. Widziałem po jego postawie, że po raz pierwszy nie miał niestrawności, a po jego oczach, że był podekscytowany. Chłopcy powiedział, mam coś ważnego, jeśli chodzi o nos. Na wschodniej granicy doszło do poważnych walk, a myszołowy dostały niezły łomot. Jego ręce były pełne papierów. Z których wybrał mapę i rozłożył ją na stole W stolicy milczą na ten temat Ale przez ostatnie dni składałem historię do kupy I myślę, że wszystko jest jasne Dwa tygodnie temu starzec Nikolas Zszedł ze swoich gór i rozgromił tam swoich wrogów W kuprikę, gdzie główna droga na wschód przecina Arakses To był dopiero początek jego wyczynów Gdyż nacierał szerokim frontem a dowodzący w tamtych stronach gentleman zwany Kiamil nie był w stanie go powstrzymać. Myszołowy zostały przepędzone z północy, wschodu i południa, a teraz Moskale siedzą na zewnątrz fortu Fergerum. Mogę powiedzieć, że sytuacja w najwyższych kwaterach jest bardzo kiepska. Enwer poci się krwią, by ściągnąć do Fergerum świeże dywizje z Gallepole, ale to długa droga i wygląda na to, że spóźnią się na targi. Pan i ja, majorze, wyruszamy jutro do Mezopotamii, a to chyba największy pech, jaki kiedykolwiek przytrafił się Johnowi S. Tracimy szansę zobaczenia najstraszliwszej walki tej kampanii. Podniosłem mapę i schowałem ją do kieszeni. Mapy to moja działka i właśnie jednej szukałem. Nie jedziemy do Mezopotamii, powiedziałem. Nasze zamówienia zostały anulowane. Ale właśnie widziałem się z Enwerem i powiedział, że przysłał nasze paszporty. Są w ogniu, powiedziałem. Odpowiednie przyjdą jutro rano. Sandy wtrącił się, jego oczy błyszczały spod ekscytowania. Wspaniały wzgórza. Jedziemy do ezerum Nie widzisz, że Niemcy grają swoją wielką kartą? Wysyłają Greenmantlea w miejsce zagrożenia w nadziei. Że jego przybycie zmobilizuje turecką obronę. Sprawy zaczynają nabierać tempa, Dick, staruszku. Koniec z kopaniem się po piętach. Będziemy w tym po szyję, a niebiosa dopomogą najlepszemu. Muszę już iść, bo mam dużo do zrobienia. Aurewoir. Spotkamy się kiedyś na wzgórzach. Blenkiron wciąż wyglądał na zdziwionego, dopóki nie opowiedziałem mu o wydarzeniach tamtej nocy. Gdy słuchał, cała satysfakcja zniknęła z jego twarzy, a na jej miejsce wkradło się zabawne, dziecięce zdumienie. Nie powinienem narzekać, bo to w prostej linii nasza sprawa, ale sądzę, że karawane czekają duże kłopoty. To kismet i musimy mu się pokłonić. Ale nie będę udawał. Że nie jestem mocno przerażony tą perspektywą. Ja też, powiedziałem. Ta kobieta doprowadza mnie do szału. Tym razem musimy się temu przeciwstawić. Mimo wszystko cieszę się, że zostaniemy wpuszczeni na prawdziwy występ gwiazdy metropolii. Nie podobał mi się pomysł objeżdżania prowincji. Myślę, że to prawda. Ale chciałbym, żeby dobry Bóg uznał za stosowne zabrać tę uroczą damę do siebie. To zbyt wiele dla spokojnego mężczyzny w moim wieku. Kiedy zaprasza nas na parter, mam ochotę pojechać windą do ogrodu na dachu.